Cześć wszystkim, miło mi was wszystkich tutaj widzieć. Ja jestem Adam. Już tutaj Patryk w skrócie mnie wprowadził, także dodam tylko, że przyjechałem do was tutaj z Poznania. I tak, no po dzisiejszym spotkaniu do Poznania wracam właśnie ze względu na jutrzejszy Ghost Day, na który też zapraszam, jakby jednak ktoś chciał jeszcze się zdecydować, to warto na pewno wpaść. No a dzisiaj porozmawiamy sobie o długości kontekstu w modelach językowych, no i o pewnym przełomie, który się dokonał w trakcie ostatniego roku, jeśli chodzi o właśnie wydłużenie tego kontekstu w modelach językowych. Jeśli chodzi o agendę dzisiejszego spotkania, no to zaczniemy sobie od paru słów wprowadzenia. Czym w ogóle jest długość kontekstu w modelach językowych i dlaczego może być to dla nas ważne? Powiemy sobie trochę o kontekście, w kontekście właśnie modelów typu Transformer. Zrobimy sobie takie małe przypomnienie dla tych, którzy może mieli z tym styczność, albo wprowadzenie do tego, w jaki sposób jest kodowana pozycja tokenów w transformerach, bo to ma dosyć duże znaczenie dla właśnie później rozszerzania tego kontekstu. No i później przejdziemy do metody rozszerzania tego kontekstu. Dzisiaj skupimy się na rozszerzaniu kontekstu w kodowaniu pozycyjnym ROPE, o tym, co to jest później. No i pod koniec prezentacji jeszcze przejdziemy sobie przez to, jakich danych warto używać do wydłużania kontekstu i opowiemy sobie trochę o problemach, które wiążą się z modelami, które mają właśnie takie długie okno kontekstowe. Okej, no to zacznijmy od tego, czym w ogóle jest długość kontekstu w modelach językowych. Teraz już mamy takie czasy, że nie wrzucamy definicji z Wikipedii, tylko wrzucamy cytat z czata GPT, także tutaj jest właśnie cytat z GPT-4, czym jest długość kontekstu, a więc długość kontekstu to maksymalna liczba tokenów, którą możemy wrzucić do modelu językowego jednorazowo, żeby brał ją pod uwagę w trakcie generowania tekstu lub rozwiązywania jakiegoś zadania. No, przez rozwiązywanie zadania w przypadku modelu językowego generalnie rozumiemy generowanie jakiegoś tekstu, czyli po prostu jest to taka maksymalna ilość tekstu, którą jesteśmy w stanie wepchnąć do modelu i którą weźmie on pod uwagę, kiedy będzie generował tekst. I jak wygląda ta długość kontekstu w przypadku takich najpopularniejszych modeli? No, jeśli chodzi o takie modele open source'owe, te najpopularniejsze aktualnie, takie jak Llama czy Llama 2, to mówimy tutaj o długości kontekstu 2 czy 4 tysiące. Później takie modele jak Mistral czy najnowsza wersja Mistrala z lutego tego roku to odpowiednio 8 i 32 tysiące tokenów. Taki chyba najpotężniejszy aktualnie model open source'owy, przynajmniej według Chatbot Areny, czyli te modele z rodziny Qwen, chińskie modele, to również długość kontekstu 32 tysiące. No, takim reprezentantem o wyjątkowo długim oknie kontekstowym jest model Yi, który ma to okno kontekstowe o długości 200 tysięcy tokenów. Okej, a jeśli chodzi o te modele zamknięto-źródłowe, no to tutaj jeśli chodzi o czata GPT, no to kiedy on był wypuszczany, to miał długość kontekstu 2000, a jeśli chodzi w zasadzie o tytuł mojej prezentacji, no to wziął się on z tego, że trochę ponad rok temu, kiedy GPT-4 był wypuszczany, no to miał tą długość kontekstu 4000, czyli to jest tutaj ta wartość. No i aktualnie GPT-4 pojawia się w różnych wariantach z różnymi długościami, w zasadzie od 8 do 128 tysięcy. No ale w ten rok jakby dużo się zmieniło i w tym momencie mamy już modele, które osiągają nawet 10 milionów tokenów długości i tutaj takim przykładem jest właśnie Gemini 1.5 Pro od Google'a. Przy czym jeśli chodzi o tą długość 10 milionów, to
Jest ona, znaczy nie jest ona w ogóle dostępna dla zwykłych śmiertelników, to jest tylko jakaś wartość, którą Google raportuje w jakichś swoich, no w takich raportach technicznych, że przetestowali i u nich działa. Ale generalnie myślę, że są szanse, że faktycznie jakoś to działa i nie jest to wartość z kosmosu. Okej, jak wiemy już, jak wygląda ta długość kontekstu w tych najpopularniejszych modelach, to możemy się teraz zastanowić, czy to jest tak naprawdę dużo, czy niedużo. No i wygląda to tak, że taka bardzo bazowa długość kontekstu, czyli 2000 tokenów, to jest około 1500 słów. I 1500 słów, no to jest tak mniej więcej 6 stron A4 w pełni wypełnionych tekstem. Czyli wydaje się, że nawet nie mało, bo do takich tradycyjnych zastosowań, kiedy chcemy po prostu rozwiązać jakieś zadanie za pomocą modelu językowego, czy przeprowadzić jakąś krótką konwersację, albo podsumować jakiś dokument, no to zazwyczaj te 6 stron A4 nam do takiego zastosowania wystarczą. Po co więc nam modele o szerszym oknie kontekstowym? No, na przykład do pisania bardzo długich tekstów. I możemy sobie wyobrazić, że moglibyśmy za pomocą modelu językowego napisać książkę. No bo dlaczego by nie? Może chcemy być Remigiuszem Mrozem i wydawać jeszcze więcej książek rocznie. No to po co będziemy pisali te książki albo zlecali to ghostwriterom, skoro model może to napisać za nas. Albo chcemy napisać książkę, ale nie lubimy pisać książek, więc wtedy możemy poprosić model, żeby napisał sobie taką książkę dla nas. Innym przykładem może być roleplaying i tutaj mam na myśli takie gry RPG fabularne. I tutaj istnieje całe community, które wykorzystuje właśnie modele językowe jako takich mistrzów gry do prowadzenia historii w grze RPG. No to też takie powiedzmy zastosowanie jako ciekawostka, takie bardziej z życia wzięte. A jeśli chodzi o takie bardziej biznesowe zastosowania, no to tutaj możemy mówić o jakichś coding asystentach, czyli takich asystentach, którzy pomagają nam produkować kod. No i nie mam tu na myśli rozwiązywania jakichś prostych zadań programistycznych, tylko raczej takie wsparcie, kiedy chcemy wziąć pod uwagę cały codebase, który mamy, załóżmy repozytorium, gdzie mamy setki czy tysiące plików z wieloma liniami kodu i wepchnąć to wszystko do modelu językowego, żeby on jak najlepiej był w stanie brać to wszystko pod uwagę, kiedy my piszemy kod i proponować jak najbardziej takie relevantne kawałki kodu. Innym zastosowaniem mógłby być RAG, czyli Retrieval Augmented Generation. No i tutaj jeśli chodzi o sam RAG, no to on w zasadzie działa w taki sposób, że właśnie jakby unikamy tego wrzucania całych dokumentów do kontekstu modelu językowego, bo RAG działa w taki sposób, że jak mamy, znaczy może tak zaczynając od tego, jaki jest cel RAG-u, no, dla tych, którzy może nie wiedzą, to jest to takie wzbogacenie modelu językowego w taki sposób, żeby czerpał on z jakichś zewnętrznych źródeł danych, czyli na przykład z jakichś baz danych, czy z jakichś baz wielu, wielu dokumentów, które mamy w firmie. Działa to w taki sposób, że te, załóżmy, tysiące dokumentów, które mamy, dzielimy sobie na jakieś kawałeczki, te kawałeczki wektoryzujemy, wektory przechowujemy w jakiejś bazie danych i później może przyjść użytkownik i użytkownik zadaje jakieś pytania odnośnie tych dokumentów, które są w tej bazie danych. Jego pytanie jest też wektoryzowane. Ten wektor jest porównywany z tymi wektorami tych kawałeczków dokumentów i na tej podstawie są wybierane takie kawałki, które mogą nam odpowiadać na to pytanie. I na tej podstawie model językowy będzie w stanie udzielać jakiejś odpowiedzi. No i to jest takie klasyczne zastosowanie, kiedy właśnie nie mamy modelu, który ma bardzo długie okno kontekstowe, a kiedy mamy model z bardzo długim oknem kontekstowym, no to moglibyśmy te wszystkie dokumenty po prostu wepchnąć do modelu, żeby sobie to wszystko brał pod uwagę na bieżąco.
Okej, to takie są zastosowania tych, tego długiego okna kontekstowego, a teraz zastanówmy się, co w ogóle sprawia, że posiadanie takiego modelu, który będzie miał długie okno kontekstowe, jest problemem. No i tutaj jest parę charakterystyk modeli typu transformer, które to powodują. Zacznijmy od takiej pozytywnej rzeczy, czyli od tego, że jeśli chodzi o architekturę transformerów, to one tak naprawdę pozwalają na przetwarzanie sekwencji o dowolnej długości. Czyli nawet jeśli wytrenujemy sobie model na sekwencjach o długości 2000, to w trakcie później inferencji możemy przekazać sekwencje o długości 4000 czy o długości 100 tysięcy. No jeśli chodzi o samą architekturę kodu w takiej czystej implementacji, no to zadziała prawidłowo i nie będzie z tym żadnych problemów. No więc gdzie jest problem? No problem jest taki, że w tych modelach transformerowych mamy tą warstwę atencji i ta warstwa atencji jest order invariant, czyli nie bierze pod uwagę kolejności tokenów w tekście. Czyli może na takim angielskim przykładzie, bo w angielskim nie ma odmian przez przypadki, kiedy mamy zdanie a cat is chasing a dog, to jest takie samo zdanie dla warstwy atencji jak a dog is chasing a cat, tak? Czyli to będą tożsame zdania. No i w związku z tym przed wejściem tekstu do warstwy atencji musimy w jakiś sposób zakodować tą kolejność tokenów, tak, żeby ten model nauczył się czy rozpoznawał tą kolejność, w jakiej występują te tokeny. No i transformer w trakcie treningu będzie się uczył tego, w jaki sposób te tokeny są reprezentowane przez to enkodowanie. No i on nauczy się tylko takich długości, jakie widział w trakcie treningu. A dlaczego nie możemy od razu trenować na długich sekwencjach? No, nie możemy trenować na bardzo długich sekwencjach, bo transformery mają kwadratową, znaczy ta warstwa atencji ma kwadratową złożoność obliczeniową, czyli jak chcemy podać dłuższą sekwencję, no to w trakcie treningu, no to złożoność obliczeniowa rośnie nam kwadratowo i w związku z tym taki trening byłby bardzo drogi. Dlatego w związku z tym, że treningi tych modeli językowych są i tak bardzo drogie, gdybyśmy chcieli trenować na dużo dłuższym kontekście, to te koszty byłyby już kosmiczne. Okej, no i tutaj, tak jak widzicie, jakby to kodowanie pozycji jest takim dosyć istotnym elementem, który sprawia, że no właśnie, że ten kontekst mamy ograniczony, więc takie krótkie właśnie przypomnienie dla tych, którzy może kiedyś się z tym spotkali, albo wprowadzenie do tego, jak w ogóle pozycja w transformerach jest kodowana. I tutaj sobie przejdziemy przez taki przykład, jak to było robione oryginalnie w takiej pierwszej implementacji transformerów z 2017 roku, po to, żeby później przejść sobie do sposobu, w jaki aktualnie się koduje te pozycje w transformerach. No i wygląda to tak, że mamy tutaj na wejściu embedding, czyli nasze słowa czy tokeny są reprezentowane przez jakiś wektor. Załóżmy, że mamy słowo kod i ono jest reprezentowane za pomocą wektora, który ma długość 512, albo dla przykładu, znaczy taka 512 to jest taka klasyczna długość, a dla przykładu możemy sobie uznać, że ten kod jest reprezentowany przez wektor czterech liczb. No i teraz jak mamy ten wektor kota tutaj, to do tego wektora dodajemy wektor kodowania pozycji. I to kodowanie pozycji oryginalnie w tej pierwszej implementacji transformerów odbywało się za pomocą funkcji trygonometrycznych, czyli jeśli ten nasz kod znajdował się na pierwszym miejscu w tekście, no to braliśmy sobie wartości tych funkcji sinusowych i kosinusowych dla pierwszej pozycji, czyli w tym przypadku to byłby wektor 1, 1, 0, 0 i te wartości byśmy po prostu dodali do tego wektora kota i to wrzucili do warstwy atencji. Gdyby ten kod był na 10 miejscu w tekście, no to wzięlibyśmy odpowiednie wartości i też dodali
ten wektor tutaj i to by nam trafiło do warstwy atencji. I w ten sposób transformer później w trakcie nauki nauczyłby się, w jaki sposób ta pozycja tego kota w tekście jest reprezentowana, żeby brać ją pod uwagę. I to był taki początkowy sposób kodowania tej pozycji tokenów w tekście, a później w kolejnych latach powstały inne, lepsze metody. I na przykład model BERT, który był popularnym enkoderem swojego czasu, wykorzystywał takie uczone kodowanie pozycyjne, czyli te embeddingi pozycyjne były jakby podlegały nauce w trakcie modelu, czyli model był w stanie optymalizować to, w jaki sposób to kodowanie pozycji, jak ono będzie wyglądało. Później powstały też takie relatywne sposoby kodowania pozycji, gdzie bardziej liczyła się odległość pomiędzy tokenami, taka relatywna. A najpopularniejszym obecnie sposobem kodowania tej pozycji jest Rotary Position Embeddings, w skrócie ROPE, gdzieś tam tego skrótu też będę używał. I to są takie rotacyjne, no jakbyśmy chcieli to przetłumaczyć, to rotacyjne zanurzenia pozycyjne, coś w tym rodzaju, czyli polegają generalnie na rotowaniu jakichś wektorów. Okej. I teraz sobie powiemy w skrócie, jak wygląda to kodowanie pozycyjne, to rotacyjne kodowanie pozycji, żeby zaraz móc sobie powiedzieć, jak możemy wydłużyć kontekst w przypadku takiego kodowania pozycji. I wygląda to tak, że... Wygląda to tak, że na wejściu mamy jakiś tekst. Tutaj przykładowy tekst to Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding. I każdy z tych wyrazów, tutaj dla uproszczenia wyraz to jest token. Załóżmy, że ten wyraz Enhanced jest reprezentowany przez wektor o długości 512, czyli mamy tutaj 512 jakichś liczb. I teraz, żeby zakodować pozycję, to bierzemy sobie pierwszą parę liczb z tego wektora, czyli dwie pierwsze wartości i może będzie mi łatwiej to namalować tutaj. To dajcie chwilę, zrobię tutaj oś jakąś. Załóżmy sobie, że te dwie pierwsze wartości w tym enhanced to jest, no nie wiem, 1,05, czyli gdzieś tutaj będziemy mieli te dwie pierwsze wartości. I teraz, żeby zakodować tą pozycję, to będziemy rotować ten wektor, który tutaj mamy. I jeśli ten wektor znajduje się na pierwszej pozycji w tekście, czyli to enhanced jest właśnie na pierwszym miejscu w tekście, no to aplikujemy tą rotację o pewien kąt. Gdyby to słowo enhanced znalazło się na drugim miejscu w tekście, no to ten kąt byłby dwa razy większy, tak? Czyli byśmy zrobili tą rotację taką trochę większą. Gdyby był na 10. pozycji w tekście, no to może to by było gdzieś tutaj, tak? I gdzieś tutaj by nam wylądował ten wektor. Czyli jakby od tej pozycji w tekście zależy ten kąt naszej rotacji. I kąt tej rotacji, oprócz tego, że zależy od pozycji w tekście, zmienia się też dla kolejnych tych par, które mamy w tym naszym wektorze. Bo tutaj, jak widzicie, ta nasza pierwsza para to jest taki zielonkawy kolor i tutaj ten kąt jest... jakby zależy od tego parametru teta i ten parametr teta zmienia się dla wszystkich kolejnych par. I im dalsza jest ta para, tym mniejszy jest ten kąt, czyli jeśli na końcu... Wezmę sobie inny mazaczek. Załóżmy, że te dwie ostatnie liczby w tym słowie enhanced to byłyby, nie wiem, gdzieś może tutaj, czyli -1, -1. Wartości obrotu dla tych ostatnich par będą bazowo dużo niższe, czyli tutaj ten kąt obrotu będzie jakiś bardzo malutki
I jak będzie, jakby to słowo znalazło się na drugim miejscu, no to on będzie dwukrotnie większy, ale to dalej będzie jakiś bardzo mały kąt. Gdyby znalazł się ten token na setnej pozycji, no to może gdzieś tam ten obrót byłby większy odpowiednio. To powinny być wektory w ogóle, ale no ale już niech będzie. Mam nadzieję, że mniej więcej łapiecie zasadę. I to, co jest tutaj istotne, to przez to, że ta zielona wskazówka, czyli te zielone obroty, te pierwsze, które pokazywałem, są dosyć duże, to ta wskazówka dosyć szybko nam się obraca i no, w zasadzie mamy takie obroty, które się wykonują w kółko. I na podstawie tych obrotów model transformerowy jest w stanie rozpoznawać kolejność tokenów w inpucie, czyli jest w stanie rozpoznać, że okej, ten token był 11, a ten 12 i one były gdzieś tam za sobą. A na podstawie tych takich wolno obracających się obrotów, czyli tych, które były w tych parach gdzieś tam bliżej końca tego naszego wektora, na podstawie tych obrotów model transformerowy rozpoznaje bardziej region, w którym był dany token, czy on był gdzieś bardziej na początku tekstu, czy bardziej na końcu tekstu. I no i tak to wygląda. Tak, no pytanie, czy macie może do tego jakieś pytania, bo zaraz będziemy mówić, jak teraz wydłużyć ten kontekst, więc może macie może jakieś pytanie co do tego, jak to działa. Lecimy. Dobra, no jeśli chodzi o te rotacyjne kodowanie pozycji, to tak jak wspominałem, jest to aktualnie najpopularniejsze w tych modelach open source'owych. Tutaj mamy wszystkie modele Llamy i Llama podobne, Falcony, Mistrale, te modele z rodziny Qwen, o której wspominałem, czy Grok wypuszczony przez Elona Muska parę tygodni temu. Okej, i teraz w jaki sposób możemy wydłużyć kontekst, kiedy mamy model wytrenowany przy użyciu tych właśnie tego kodowania ROPE? No, moglibyśmy po prostu wytrenować model bazowy na jakichś długościach, na przykład 2000 tokenów, a później nie zmieniając niczego zacząć trenować, jakby dotrenowywać model na długościach załóżmy 200 tysięcy tokenów. No i taki sposób możemy jakby nazwać ekstrapolacją. On jest tutaj w tym górnym rzędzie. I jakby chodzi o to, że kiedy mielibyśmy nowe tokeny, które znalazłyby się na odległych pozycjach, załóżmy 100 tysięcy, 100 tysięczna pozycja w tekście, no to wykonywalibyśmy po prostu 100 tysięcy takich skoków, tych obrotów tego kątu. Czyli nie zmieniając niczego, po prostu bardziej byśmy obracali te wektory dla tych bardziej odległych wektorów. No ale okazuje się, że to nie działa najlepiej, bo model nie jest w stanie w trakcie jakiegoś krótkiego fine-tuningu nauczyć się, jak te właśnie daleko występujące tokeny w tekście, jak je rozumieć i jak na ich podstawie wnioskować. Więc lepiej działa taka metoda, którą możemy nazwać interpolacją, czyli tutaj ta na dole. I ona polega na tym, że zmniejszamy ten kąt obrotu. Kiedy chcemy na przykład wydłużyć kontekst naszego modelu dwukrotnie, to zmniejszymy sobie kąt każdego z tych skoków obrotu tej naszej wskazówki dwukrotnie. A jeśli chcemy wydłużyć dziesięciokrotnie, no to ten kąt zmniejszymy dziesięciokrotnie, tak, skoku i zrobimy fine-tuning i jakby dzięki temu nie zmniejszymy przestrzeni, w której wykonujemy te nasze obroty. A model w trakcie krótkiego fine-tuningu będzie w stanie nauczyć się, jak korzystać właśnie z takiego długiego kontekstu. Okej, i tak jeszcze tylko w paru słowach jest jeden trik, który możemy jeszcze zastosować. To kiedy robimy to reskalowanie tego kąta obrotu, to możemy go albo reskalować liniowo, czyli zmniejszyć te wszystkie kąty obrotu na przykład dziesięciokrotnie,
Ale okazuje się, że wtedy jakby przez to, że ten nasz zielony kąt obrotu, ta zielona wskazówka zaczyna się też obracać bardzo powoli, to model traci umiejętność rozpoznawania tej kolejności tokenów w tekście, czyli te tokeny, które są bardzo blisko siebie, no to model traci możliwość rozpoznawania, że okej, ten był przed tym, ten był po tym. Dlatego lepiej jest to przeskalowanie tych kątów wykonywać w taki nieliniowy sposób, czyli nie za bardzo zmieniać kąt obrotu właśnie tej zielonej wskazówki, a zmniejszać tylko kąt obrotu tej niebieskiej wskazówki. Jakby ktoś chciał się wgryźć, no to są źródła i bardzo ciekawe artykuły na ten temat. I jest to też jakieś znalezisko community na Reddicie, więc jest to taki ciekawy przykład, jak open source'owe środowiska dotarły do jakiejś ciekawej innowacji. Okej. Dobra, to tyle jeśli chodzi o tą taką część najbardziej zagmatwaną i trudną, a teraz mam nadzieję, że przejdziemy do takiej trochę bardziej życiowej, czyli do tego, jakich danych w ogóle możemy używać do, w tym procesie wydłużania kontekstu w modelach językowych. No i zacznijmy od tego w ogóle, na czym trenowane są modele językowe. No, przede wszystkim są trenowane na całej Wikipedii, na masie artykułów znalezionych w internecie, na jakichś repozytoriach z kodem, być może na jakichś wpisach na social media. No i kiedy wykorzystujemy takie dane w trakcie takiego procesu wydłużania kontekstu, no to okazuje się, że większość takich artykułów jest raczej krótka i ma, załóżmy, do tych 2000 tokenów, więc model nie nauczy się, jak rozpoznawać takie zależności pomiędzy tokenami, które występują gdzieś tam daleko od siebie. No więc pytanie do was, czy przychodzą wam może jakieś źródła danych, które moglibyśmy wykorzystać, żeby lepiej uczyć model no, takiego wydłużania kontekstu. Bardzo dobrze, słyszałem parę odpowiedzi książki. No i jest to faktycznie takie narzucające się źródło danych. No i książki faktycznie są lepsze, no bo książki są długie, więc mamy ten kontekst długi. I model zacznie się uczyć wykorzystywania takich no, długich źródeł danych, ale są z tym pewne problemy, no bo kiedy mamy jakąś książkę, no to tak naprawdę kiedy model się uczy, no to uczy się rozpoznawać, jaki jest kolejny token w tekście. I wartość tego ostatniego tokenu tak naprawdę w zdecydowanej większości zależy od kilkuset czy kilku tysięcy tokenów, które były no jakby przed tym aktualnym tokenem. Czasem się zdarzy, że pojawia się na przykład jakiś bohater, który nie był widziany od kilkuset stron, więc wtedy model czegoś się nauczy, no ale nie jest to takie idealne. Także, no, czy macie może jakieś lepsze pomysły, co tutaj, czego moglibyśmy użyć? Artykuły naukowe, myślę, że zazwyczaj są trochę za krótkie. Umowy mogłyby być ciekawym w sumie źródłem, bo czasami są pewnie jakieś odwołania takie do fragmentów tekstu z przeszłości. Okej, ale to, o co mi tutaj chodzi, tak naprawdę to takie przygotowane w pewien syntetyczny sposób długie fragmenty tekstu, na przykład jakieś takie datasety w stylu Q&A, stworzone na podstawie wielu, wielu dokumentów. I tutaj no, na takim przykładzie moglibyśmy sobie wziąć 1000 artykułów z Wikipedii i na końcu stworzyć taki zestaw pytań i odpowiedzi, które będą dotyczyły tych artykułów z Wikipedii, które tam wrzuciliśmy. No, na takim przykładzie, nie wiem, pierwszy artykuł w Wikipedii to mógłby być artykuł o chrzcie Polski i później mielibyśmy pytanie, kiedy Mieszko I zorganizował chrzest Polski, czy tam kiedy Mieszko I się ochrzcił w zasadzie. No i padłaby odpowiedź, że Mieszko I ochrzcił się w 966 roku. Dobrze mówię, bo miałem to sprawdzić przed
Ale dobrze, dobrze, tutaj Patryk widzę, że kontroluje. Tak, byłaby odpowiedź, że Mieszko I ościł się w 966 roku. No i kiedy mielibyśmy model, który uczyłby się na takich zestawach pytań i odpowiedzi, no to ten model musiałby zacząć łapać te takie zależności, że odpowiedź na to pytanie tak naprawdę znajduje się gdzieś tam wcześniej w tych danych wejściowych, w tych artykułach i zacząłby jakby zyskiwać taką zdolność łączenia tych tokenów, które są bardzo odległe od siebie. I to, o czym mówię, w zasadzie nie wymyśliłem sobie tego, tylko wziąłem to z tego papera opublikowanego przez też chińską grupę. W ogóle bardzo, bardzo fajny paper, jeśli ktoś jest zainteresowany trenowaniem czy fine-tunowaniem modeli językowych, to myślę, że jest to świetne źródło i jeden z lepszych paperów, jakie czytałem ostatnio. I oni też zaproponowali taki dodatkowy trik, który może nie wiąże się z samym wydłużeniem kontekstu, ale który jest ciekawy pod kątem w ogóle poprawy jakości takiego modelu w trakcie trenowania. A mianowicie, kiedy mamy to nasze pytanie i odpowiedź, że Mieszko I ochrzcił się w 966 roku, to dodatkowo poniżej tej odpowiedzi możemy podać źródło i cytat, na podstawie którego podajemy tą odpowiedź. I wtedy jakby wzmocnimy ten efekt, bo model będzie musiał powtórzyć ten cytat, czyli wziąć ten cytat z tego dokumentu, który był dawno, dawno temu gdzieś w tych dokumentach wejściowych, a dodatkowo jakby zmniejszymy skłonność modelu do halucynacji, bo on będzie miał taki wymuszony efekt tego, żeby swoje odpowiedzi bazować w pewien sposób na jakiejś wiedzy, która się pojawiła gdzieś tam wcześniej. Okej, więc tak wyglądają dane, na których moglibyśmy zwiększać kontekst modelu językowego, no to teraz możemy sobie tak spojrzeć jeszcze z takiej trochę wyższej perspektywy, jak w ogóle mógłby wyglądać proces aktualnie treningu modelu językowego, tak żebyśmy osiągnęli właśnie taki model o długim kontekście. No i tutaj tradycyjnie zaczynamy od pretreningu, czyli od treningu modelu na jakiejś podstawowej długości, na przykład na sekwencjach o długości tych 2000 tokenów. No i w trakcie tego pretreningu potrzebujemy bardzo, bardzo dużo danych. I tutaj przede wszystkim ilość ma znaczenie. Oczywiście jeśli mamy dane lepszej jakości, to lepsze są dane lepszej jakości, ale najważniejsze jest to, żebyśmy zapewnili bardzo dużo danych, czyli na przykład trillions, czyli biliony tokenów w trakcie treningu. No i to mogą być właśnie, to może być cała Wikipedia, plus jakieś artykuły, plus książki, repozytoria z kodem, wszystko, co tam nam wpadnie w ręce. No i po tej fazie pretreningu wykonujemy to taką zmianę w architekturze, czyli robimy to przeskalowanie tych rotacji rope, czyli zmieniamy ten kąt, o który będą się obracały te nasze wektory w trakcie kodowania pozycji. A następnie jakby kontynuujemy pretrening na już mniejszej liczbie tokenów na wydłużonym kontekście, czyli na przykład na sekwencjach do 100 tysięcy tokenów. No i tutaj w trakcie tego pretreningu, takiej kontynuacji tego pretreningu potrzebujemy już mniej danych, załóżmy tam miliardy tokenów, czyli o kilka rzędów wielkości mniej danych niż w tym pierwszym kroku, ale tutaj warto, żeby w tym drugim kroku dane zawierały też w pewien sposób zwiększoną próbkę takich danych, które będą dłuższe, czyli właśnie na przykład książek, czyli na przykład takich danych w stylu Q&A, o których opowiadałem na poprzednim slajdzie. I na tej podstawie model będzie w stanie wydłużyć to swoje okno kontekstowe i umieć działać na takich danych do, załóżmy, 100 tysięcy tokenów. No a na końcu wykonujemy jakiś fine-tuning, czyli zazwyczaj jakiś instruction fine-tuning, czyli taki krok, w którym nauczymy modelu
jakby podążania za instrukcjami użytkownika, czyli odpowiadania na jego pytania, wykonywania jego poleceń. I tutaj warto, żebyśmy w tym kroku mieli dane bardzo wysokiej jakości. Tych danych nie musi być nawet bardzo dużo. Ważne po prostu, żeby ich jakość była jak najwyższa, no i żebyśmy w tej próbce mieli zarówno takie przypadki krótkich fragmentów tekstowych, jak i długich, takich właśnie na przykład jak ten przykład Q&A, o którym właśnie mówiłem na poprzednim slajdzie. Okej, i tak mógłby wyglądać taki proces do dojścia do modelu o bardzo długim kontekście. No to teraz jeszcze w skrócie o problemach, które cały czas istnieją, jeśli mówimy o właśnie długokontekstowych modelach. Pierwszym problemem jest wysoka cena. No i tutaj są zrzuty z cennika GPT-4 i z Claude'a 3. No i jeśli chodzi o te tokeny wejściowe, no to tutaj, żeby przetworzyć taki milion tokenów wejściowych dla modelu, no to jest odpowiednio 10 i 15 dolarów. Czyli może nie jakaś kosmiczna kwota, ale kiedy chcemy oprzeć o to jakiś system czy jakąś aplikację i będziemy mieli tysiące zapytań, no to ten koszt może już być znaczny. Kolejnym problemem będzie szybkość działania takiego systemu. No i tutaj również na przykładzie GPT-4 i Claude'a 3 one są w stanie w ciągu godziny przetworzyć 60 do 90 tokenów, tysięcy tokenów. Czyli gdybyśmy chcieli przetworzyć milion tokenów, no to już mówimy o wielu godzinach przetwarzania jednego zapytania, czyli no, nie uzyskamy jakiegoś takiej aplikacji, która będzie mogła w czasie rzeczywistym w jakiś sposób służyć użytkownikowi przy wykorzystaniu aktualnych architektur. No a jeśli chodzi o zużycie pamięci, to w ogóle szkoda gadać, także przejdźmy do podsumowania. To, co jakby chciałbym, żebyście wynieśli i zapamiętali z tej prezentacji, to przede wszystkim to, żeby stworzyć model o długim oknie kontekstowym, który będzie właśnie dobrze działał, no to potrzebujemy takiego kroku fine-tuningu na dobrej jakości danych, które będą no po prostu dłuższymi fragmentami tekstu. Druga taka rzecz to to, że te rotacyjne kodowanie pozycji jest obecnie najbardziej popularnym sposobem kodowania pozycji w transformerach, a możemy wydłużyć kontekst w takich modelach, zmniejszając kąt rotacji jakby przed krokiem fine-tuningu. No, na koniec musimy też pamiętać, że jakby ciągle mamy duże ograniczenia, kiedy korzystamy z takich modeli, czyli ciągle jest to bardzo drogie, bardzo kosztowne, jeśli chodzi o pamięć i bardzo wolne. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za uwagę.